O, widzę, mamy jednego gościa, tylko nie pokazało mi się tutaj po prawej stronie na czacie imię i nazwisko, kto do mnie dołączył. Dwóch gości, okej, witam serdecznie. Co tam u was słychać, napiszcie mi. Czworo gości. Poproszę na początek jakieś lajki, serduszka, napiszcie co u was, gdzie mieszkacie, w jakim kraju, czy jesteście ze mną na żywo, czy... Dzięki. Czy oglądacie już nagranie jako film? Okej, okay. Cześć Gabrielo, witaj. Skąd jesteście? Dobrze? Skąd jesteście i czy jesteście ze mną na żywo? Bo czasami się zdarza, jak widzę na przykład, jak już nagranie, już jest nagranie i ktoś obejrzy sobie, ogląda na drugi dzień, to się wita w taki sposób, że myśli, że po prostu jest ze mną na żywo. A tak w rzeczywistości nie jest. Okej, jaki dzisiaj fajny temat, tak? Po co młoda, piękna dziewczyna wysyła zaproszenie do znajomych na weberda faceta w wieku 55 lat, który nawet nie ma zębów? No może właśnie, no. Jak mówię, nie mam zębów, tak? Jak ktoś mówi na live'ie, czy widać w telewizji, kogokolwiek, czy faceta, czy kobietę, no to widać, że ma ząbki. Ja ich nie mam. Witaj, Elu. Ja ich nie mam. Ja mam tylko jeden ząb. Miałem próchnicę, wyrwali wszystkie. Będę wstawiał sobie za jakiś czas, nie ma problemu, ale nie mam jakichś takich, wiecie, oporów, żeby prowadzić live na żywo, żeby występować przed kamerą, żeby... No, po prostu przystosowałem się już, wiecie. To jest akceptacja siebie, pokochanie całego świata i wszystko. Jedzie z tematem, tak? Ja to rozumiem doskonale. Na początku jest naprawdę trudno, bo pamiętam moją pierwszą prezentację w jednej z firm. Jak zacząłem działać tam z pewnymi suplementami, potem się nauczyłem sporo, poprowadziłem pierwszą prezentację, bo pięć osób, myślałem, że mi wszystkie włosy powypadają i po prostu się zatrzęsę, wiecie. No ale potem, po jakimś czasie, praktyka, drugie spotkanie, druga, trzecia, 50. prezentacja, no i nie ma problemu. I po jakimś czasie myślę sobie, no dobra, zrobię jakiś live na Facebooku, tak? No zrobiłem jeden, też się zatrzęsłem. Drugi razem było już powiedzmy lepiej. A teraz obecnie prowadzę live codziennie, dzień w dzień, od gdzieś 25 dni. No pominąłem święta, czasami pominę jakiś dzień. To już jest norma. To dla mnie godzina 19 to jest norma, żeby poprowadzić live. I nieważne, czy będzie na live 5, 10 osób, czy 1000. Gabriela, nie masz się czym chwalić. No oczywiście, że nie mam się czym chwalić. Oczywiście, że tak. Nie mam ząbków, nie mam się czym chwalić. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, dlaczego młoda laska, przepięknie ukształtowana, jak dla faceta, wysyła mi zaproszenie. Bo na zdjęciu, na przykład wczoraj miałem zaproszenie od dziewczyny, gdzie na głównym obrazku, tam na samej górze, leży ona poziomo. Widać, że jest to modelka, i tam niżej pokazane są zdjęcia, że jest to modelka. Po co ona mi wysłała zaproszenie? Jak ja ją przyjąłem do znajomych i powitałem ją, czyli wysłałem powitanie, śliczne powitanie z serduszkami, to okazało się, że prawdopodobnie jak ona spojrzała na mnie, na to moje powitanie i ogólnie na mnie, to od razu mnie zablokowała. Czyli co? Czyli wysłała mi zaproszenie bez wstępnego wejścia na mój profil. Okej, okay. Ela napisała, muszę od ciebie się nauczyć prowadzenia live. To jest proste, Elu. No, siadasz przed kamerą i jedziesz z tematem, no. A temat wymyślić na bieżąco, na co dzień, to jest z życia wzięte. Przejście przez ulicę. Mijanie ludzi na ulicy. Kupowanie chlebka, wiecie, no, w sklepie spożywczym, w jakimkolwiek innym. Jest tyle tematów, że to jest w głowie się nie mieści. I możesz sobie wymyśleć, co chcesz. I zawsze będziesz miała chętnych. Tak? Zawsze będą ludzie dołączać do twoich live'ów. Ale co jest ważne dla takiego człowieka jak ja? Co ostatnio odkryłem? Rozmawiając z kumplem, który też jest w marketingu sieciowym. Bo ja też, tak? Co odkryliśmy? Kochani. I powiem wam, że ten live nagrywam, poprowadzę go normalnie, ale nie będzie on dostępny.
będzie dostępny może za jakiś czas, za jakąś tam kwotę. Dlatego ten live prowadzę na żywo dla zainteresowanych osób, bo coś odkryliśmy. Natomiast nie udostępnię go po zakończeniu live'u, czyli po zakończeniu tego spotkania, nie udostępnię go na profilu. Będzie nagrany, będzie wrzucony na YouTube jako nagranie niepubliczne. Także słuchajcie uważnie, co ja dzisiaj teraz będę mówił. Co się okazuje po tym, jak zacząłem prowadzić live'y? Zobaczcie. Ani jeden mój live nie jest reklamowany na Facebooku płatnie. Tak? Ani jeden mój post nie reklamuje płatnie. Czyli za nic nie płacę. Za nic nie płacę, tak? Prowadzę live codziennie od 25 dni mniej więcej. I co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że na początku, przy pierwszych live'ach, wysyłało mi zaproszenie jedna, dwie osoby w ciągu dnia na dobę. Z czasem, na przykład obecnie, dzisiaj już miałem 10 zaproszeń. Nie, dzisiaj miałem chyba 6 czy 7. Wczoraj miałem 10 zaproszeń. Z tym, że to nie są tylko laski z pięknymi tyłeczkami. To są ludzie z wszelkich, można powiedzieć, no, z wszelkiej tematyki. Na przykład wyszło mi zaproszenie polityk, który poprosił, żebym na niego zagłosował. Wysyłają mi ludzie zaproszenia no, z różnych dziedzin. Ale o co chodzi? Mirosław napisał, chcę mu zaproponować, by zrobił sobie protezy zębowe. Zaproponuj. Zgodzę się, nie ma problemu. O co chodzi? Zobaczcie. Okazuje się, że im częściej prowadzisz live, czyli im częściej jesteś taką osobą już publiczną bardziej, to prawdopodobnie Facebook podsyła ciebie dla ludzi gdzieś na całym świecie do wysłania zaproszenia. Oczywiście przyjmuję zaproszenia głównie od Polaków. Czasami widzę ktoś z Afryki, jakaś kobieta, nie wiem, z Mozambiku czy skądś. No wiecie, nie znam języka, będę używał translatora Google, żeby się z nią porozumieć. Po co? Oczywiście, może to być przydatne, ale no, po prostu tego nie robię. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że w momencie, kiedy staję się taką osobą publiczną, to jest mój wniosek, mój osobisty wniosek, no i z tym kumplem, tak? Także nie wiem, czy to tak działa. To jest mój osobisty wniosek, zaznaczam. Im bardziej jesteś taką osobą publiczną, tym dostajesz coraz więcej zaproszeń od ludzi do znajomych. Wczoraj, kochani, uwaga, wczoraj w ciągu jednej godziny dostałem zaproszenia od 5 kobiet i rozmawiałem z 2, a 3 się nie odezwały. Jedna się odezwała dzisiaj dopiero. Obecnie mniej więcej co godzinę dostaję zaproszenie od jakiejś osoby. Czy to nie jest ciekawe i piękne zarazem? Bo wiecie Państwo, jeżeli nie pracujesz do jakiejś firmy w marketingu sieciowym, czyli nie pozyskujemy ludzi do współpracy, do biznesu jakiegoś, to po co ci masa tysiące znajomych? No po co? Ale jeżeli wyszukujemy ludzi do współpracy, to jak dla mnie osobiście, to jest coś mega. Tak? No bo zobaczcie. Przecież ja niczego się nie reklamuję, nie muszę pukać specjalnie do drzwi różnych ludzi, tylko cały czas, średnio co godzina, dostaję zaproszenie od kolejnej osoby. No, to jest szok. To jest szok. Obecnie mówię, prowadzę live codziennie, dzień w dzień, gdzieś od 25 dni. No co o tym powiecie? No dajcie mi jakieś lajki, serduszka, jakieś komentarze napiszcie. Nie uważacie, że to jest niesamowite? Czy nawet prowadzić jakikolwiek inny biznes internetowy? To nie musi być network marketing. To może być co innego. Nie wiem, sprzedajesz kolczyki. Masz jakiś sklep z biżuterią, masz cokolwiek, tak? Prowadząc taki live na żywo, dzień w dzień, po jakimś czasie dostajesz taką ilość zaproszeń od ludzi z fejsa na fejsie, że przechodzi ludzkie pojęcie. Tylko teraz sęk w tym, żeby każda osoba się odezwała od razu. Bo tu jest też problem. Dlatego ja na przykład uczestniczę w spotkaniach szkoleniowych w różnych firmach.
Ja się nie zakochuję. Kiedyś tak było ze mną, takim fanatykiem byłem, wiecie, wszedłem do jakiejś firmy, zobaczyłem działanie produktów, planów wynagrodzeń, tak? Zakochałem się w tym i wszystko inne jest do dupy, tylko moje jest najlepsze. Kiedyś byłem takim fanatykiem, w końcu się nauczyłem, żeby nie być takim fanatykiem, bo to jest idiotyzm. Bo firma nagle zmienia plan kompensacyjny i nagle spadają ci zarobki. Zmienia skład produktów i wszystko jest do dupy. Tak? I zacząłem poszukiwać kolejną firmę i wchodzić do kolejnej i do kolejnej. No i co? I zakochiwać się w kolejnych produktach, w kolejnych firmach, w kolejnych planach wynagrodzeń, gdzie okazuje się, że bardzo rzadko w jakiejkolwiek firmie naprawdę jest system szkoleniowy, taki system szkoleniowy, że cię uczą, jak rozmawiać z ludźmi, o czym rozmawiać, jak ich zapraszać, czy dzwonić do nich, czy na Messengera, czy na telefon, o czym rozmawiać, jakiej intonacji używać i tak dalej, i tak dalej. Większość firm tego nie ma. Więc kochani, ja na przykład uczę się w jednej firmie albo w dwóch, a pracuję w innej. Mało tego, zarabiam jakieś pieniądze i stosuję produkty dla siebie z kilku firm. Gdzie bardzo często ludzie są po prostu fanatykami. Fanatykami. Wszedł do jakiejś jednej firmy, zobaczył działanie produktów i to jest najlepsze na świecie, wszystko inne odpada. No nie. No nie. Dlatego takie prowadzenie live'ów to jest the best, okazuje się. Bo się okazuje, że po prostu co chwila masz zaproszenie. Od jakiejś kolejnej osoby, od kolejnej, od kolejnej, od kolejnej. Tylko teraz sęk w tym i wczoraj na przykład byłem na takim spotkaniu, przedwczoraj, byłem na takim szkoleniu w jednej z firm, gdzie chłopak nas uczył, rozmawiałem też, ja udzieliłem tam swojego głosu też na żywo przed kamerą, zapytałem o coś, bo on pokazywał właśnie, jak na przykład pisać do ludzi, do swoich starych znajomych, z którymi nie mamy kontaktu. Zobaczcie, ja mam 4300 znajomych, a nie wiem, chyba z 4000 nie miałem kontaktu w lat. Ja widzę nieraz, przeglądam sobie tych starych znajomych, ktoś mnie dodał do znajomych, dodaliśmy się do znajomych w 2011 czy 2012 roku. I od tamtej pory ja z tą osobą nie miałem żadnego kontaktu. No to teraz albo usunąć tą osobę, albo się z nią przywitać. Tak? I teraz zapytałem, czekajcie, co ja, bo się zgubiłem w temacie. No mówiłem o systemie szkoleniowym, tak, o produktach, zakochiwaniu się i tak dalej, i tak dalej. I on nas właśnie uczył takich różnych rzeczy, bo w jednej z takich firm uczą wszystkiego dosłownie. Jest taki piękny system szkoleniowy zrobiony, że to jest coś niepojętego, jak dla mnie. I zadawałem mu pytanie właśnie o live'y. A, przepraszam, wiem. Czyli ktoś ci wysyła zaproszenie, tak jak on mi doradzał. Jeżeli, Andrzeju, ty masz zaproszenie od wielu ludzi codziennie, to absolutnie nie potwierdzaj tego zaproszenia. Może dobra porada. To znaczy inaczej powiem, on mi to doradził w ten sposób. Nie potwierdzaj od razu tego zaproszenia. Najpierw wejdź na profil tej osoby i zobacz, co tam jest. Bo jeżeli osoba zamiast swojego zdjęcia, dziękuję za lajki, dzięki, bo jeżeli osoba zamiast zdjęcia ma kotka, pieska, a jakiś jej ostatni post jest sprzed miesiąca czasu, to nie będziesz miał żadnego kontaktu. A tym bardziej, jeżeli ona nie ma swojego zdjęcia na Facebooku. Elisabeth napisała, hej, prawda, znam wielu fanatyków, a każda firma może pochwalić się super produktem, nie ma jednej najlepszej i tak uniwersalnej. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zgadza się. Ja poznałem niedawno firmę, gdzie uznałem, że ich produkty są naprawdę najlepsze na świecie. No ale co z tego? Jak nie ma systemu szkoleniowego. Gdzie okazuje się, jak przeanalizowaliśmy sobie plan marketingowy, to się okazuje, że 5-10 ludzi na samej górze zarabia masę kasy, a każda kolejna osoba, która wchodzi, nie ma na to szans. Żadnych. No to sorry, no nie tędy droga, kochani. Więc trzeba wszystko przeanalizować. Działanie produktów, owszem, jak najbardziej. Sprawdzić na sobie działanie ich, ale przeanalizować też plan wynagrodzeń. Tak? I obecnie zaczynam działać, już się zarejestrowałem tej firmy wcześniej, ale zaczynam działać w jednej z firm, oczywiście nie powiem w jakiej, gdzie produkty są bardzo dobre i plan wynagrodzeń jest doskonały. Jest doskonały. Mało tego, mało która firma płaci naprawdę tak wysoką prowizję od zakupu produktów. Tak? Tak wysoką prowizję. Ale to jest bez znaczenia. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, co mi powiedział ten kupel. Przywitaj się z tą osobą, bardzo ładnie zapytaj ją,
co cię do siebie sprowadza, ale nie przyjmuj zaproszenia od razu. Niech najpierw ta osoba odpowie. Bo kochani, ja przyjmowałem zaproszenia od wszystkich po kolei już od jakiegoś czasu i w momencie, kiedy ja wysyłam, znaczy potwierdzam zaproszenie, wklejam powitanie, witaj, no w ten sposób na przykład, o, na przykład Elizabeth wysłała mi dzisiaj zaproszenie, tak? Witaj Elizabeth, miło mi powitać się w gronie znajomych na FB. Co ci sprowadza w moje skromne progi? Jeżeli to jest kobieta, to w taki sposób, tak? Co ci sprowadza w moje skromne progi? Jeżeli to jest facet, to co cię do mnie sprowadza? Albo co cię sprowadza w moje progi? Coś w tym sensie, tak? Żeby to było miłe. Okej? Ale jak okazuje się, że nie mam odpowiedzi przez tydzień czasu i widzę, że ta osoba nawet tego nie przeczytała, to co, wysłała zaproszenie i zapomniała o Facebooku? No to jest racja, żeby nie przyjmować zaproszenia od razu, tylko najpierw wrzucić powitanie, poczekać na odpowiedź i dopiero wtedy przyjąć ją do znajomych. Bo inaczej to nie ma sensu. Justynka. Cześć Andrzej, dzisiaj widzę humorystycznie, ale dobrze mówisz. Dziękuję. Czyli zobaczcie, prowadzę live'y od mniej więcej 25 dni. Obecnie dzień w dzień, ale to dzień w dzień mam zaproszenia od przynajmniej 10 osób, a zaczyna się już od 15. Wczoraj miałem od 10, od 5 kobiet w ciągu godziny. W ciągu godziny. Ale mało kto odpisuje. Naprawdę, mało kto odpisuje. I czekam nieraz, patrzę, na już minął tydzień, minęły 2 tygodnie i osoba mi dalej nie odpisała. Wysłała mi zaproszenie, ja ją przyjąłem, powitałem się z nią, a nawet nie widzę, że ona to przeczytała. Czy przeczytał? No to sorry, no. Jeżeli nie ma jej na Facebooku przez x dni, tygodni, nie widzę na jej profilu wpisów codziennych, albo nawet sprzed tygodnia czasu, to nie ma sensu przyjmować teraz do znajomych. Więc to jest dobra rada. Nie przyjmuj do znajomych od razu, tylko wyślij powitanie, zapytaj, co cię sprowadza, i dopiero wtedy po jakiejś rozmowie przyjmij zaproszenie, bo inaczej to nie ma sensu. Agnieszka napisała, raz ja zgadzam się z tobą. Magdalena, zawsze można usunąć ze znajomych. Oczywiście, Magdaleno, że zawsze można usunąć, ale chodzi o to, że co? Zobacz, przyjmiesz na przykład 100 osób do znajomych, tak? 100 osób wysłało ci zaproszenie w ciągu jakiegoś okresu czasu. Przyjmiesz 100 osób do znajomych. I potem co? Będziesz w historii Messengera jechała w dół i sprawdzała, kto ci odpisał? Czyżeś odpisała? Jeżeli okazuje się, że 70 osób nie odpisało ci w przeciągu 2-3 tygodni, to usuniesz je? Będziesz się bawiła w takie rzeczy? No to nie ma sensu. Ewa napisała. Bardzo fajnie prowadzisz, ale i ważne zagadnienie poruszasz. Dziękuję. To jest naprawdę ważne, bo kochani, musicie zrozumieć też jedną rzecz. Algorytmy Facebooka, czyli działanie, obecne działanie Facebooka. Bo ludzie sobie myślą, że Facebook to jest Facebook, jak się założył, tak działa do teraz cały czas. Niestety nie. YouTube, jak się założył, to też nie działa do teraz cały czas tak samo. Niestety nie. Bo kiedyś mój film, jak pierwszy film rzuciłem na YouTube, pamiętam, to było x lat temu, to od razu miał setki, tysiące wyświetleń. A teraz jak wrzucam film na YouTube, to ma 50 wyświetleń. Kiedyś jak się wrzucało post na Facebooku, to widziały go wszyscy twoi znajomi. A teraz kto go widzi? Zgadnijcie. Wczoraj o tym mówiłem. Kto widzi teraz twój post na Facebooku? Masz 3000 znajomych, załóżmy. I masz tylko 2-3 polubienia? No sorry, o co tu chodzi? Chodzi tu o to, że w powiadomieniach na górze będą powiadamiane tylko te osoby z twoich znajomych, z którymi masz relację. I nie tylko relację na Messenger. Bo co się okazuje? Okazuje się, że musi być jeszcze relacja na profilach. Czyli ty musisz wejść na profil tej osoby, coś polubić, kliknąć jakieś serduszko, jakiegoś lajka i coś skomentować. I to nie jeden post. I ta osoba musi wejść na twój profil i też coś skomentować i też dać jakiegoś lajka. I dopiero wtedy takie osoby są powiadamiane o naszych postach. I tak samo my widzimy ich posty. Więc możesz mieć 5000 znajomych, a tak naprawdę powiadomienia o twoich postach będzie widziało, nie wiem, 50 osób. Maksymalnie. Magdalena napisała.
Mam ponad 700 osób nieprzyjętych. Warto sprawdzać najpierw profil danej osoby. Oczywiście, że tak. Bo na większości profilów danej osoby jest kotek piesek. Ostatni post na jej profilu, czy też jego profilu jest sprzed, nie wiem, tygodnia, albo sprzed miesiąca, albo sprzed roku. I taka osoba ci wysyła zaproszenie. Nagle. Nagle sobie weszła na Facebooka i wysyła ci zaproszenie. Po co? No po kiego grzyba? Jak ona wejdzie na Facebooka znowu za rok. Blokują. Owszem, są osoby, które blokują. Ja też blokuję czasami. Dzisiaj rozmawiałem z fanatyczką. Z fanatyczką jednej z firm MLM. Ale to taka fanatyczka, że w pale się nie mieści. I dobrze, że ją zablokowałem dosłownie przed tym live'em, bo rozmawiałem z nią przez ponad godzinę, więcej, dłużej, dzisiaj. Nawet poprosiłem o telefon, mój kumpel do niej zadzwonił w jednej z firm, w której działam. Mój jeden współpracownik. Zadzwonił do niej pogadać. Rozmawiał z nią półtorej godziny. Nie dała żadnego argumentu. Wszystko, co ona ma, jest najlepsze. A jak ja pokazałem jej zdjęcia z jednej z firm, w której jestem, pokażę wam produkty nawet tej firmy. La Villauricum. Psikasz się tym, ból znika jakikolwiek w 5 minut. Masz gips na ręku, psikniesz się i tak przedostanie się do komórek. Bez znaczenia. To jest jedna z firm. Masz produkty innych firm. Tak? I teraz ona była taką fanatyczką tej swojej firmy, że to jest nie do pojęcia. Dla niej nie ma nic innego, tylko to. Andrzej, musisz tym zapoznać. Z tamtym. Ja jej pokazałem zdjęcia kobiety, która miała spaloną dosłownie skórę tutaj i po 6 dniach ma czystą dłoń, czystą rękę, białutka, piękna skóra. Ja mówię, pokaż mi zdjęcia, jakiekolwiek zdjęcia, to nie musi być oparzenie, jakiekolwiek zdjęcia widocznego schorzenia na skórze, gdziekolwiek na ciele. Pokaż mi zdjęcia i że na którymś tam kolejnym zdjęciu u tej samej osoby to po prostu zniknęło. Albo w jakimś stopniu zniknęło. No wiesz, nie mamy takich zdjęć. No to się wypchaj. To się wypchaj. I ty mi mówisz, że ty masz najlepsze produkty na świecie? No proszę cię. Dobrze, co napisaliście? Magdalena, lajkując komuś post, wtedy będą się wyświetlać powiadomienia. Dokładnie tak. Ela, ja też żadnych kołków, piesków, kwiatków, kotków, piesków, kwiatków nie przyjmuję. Masz rację. Magdalena, chyba wiem, o jaką firmę chodzi. Okej, to nie poruszajmy tutaj nas firm, tak? To bez znaczenia. Chodzi o to, że ja po prostu przestałem się zakochiwać w produktach. Bo każda z firm MLM ma doskonałe produkty. Nie ma takiej opcji, żeby któraś miała do dupy produkt. Bo każdy z tych produktów musi mieć atest, musi mieć badania kliniczne i musi być dozwolona do wprowadzenia publicznego obrotu, do publicznego obrotu. Więc każda musi mieć dobry. I działający na nasze całe ciało. No nie ma innej opcji. Ale teraz trzeba zapoznać się z planem wynagrodzeń. Trzeba zapoznać się z tym, w jaki sposób, czy w ogóle są prowadzone jakieś szkolenia rekrutacyjne, jak uczyć ludzi, jak to wszystko po prostu prowadzić. Bo okazuje się, że do jednej firmy wchodzisz, mają świetne produkty, ale nie ma żadnego systemu szkoleń, nic, zero, kompletnie. Iluś ludzi na górze sobie zarabia, a kolejna wprowadzana nowa osoba jest zostawiona samopas. A znowu inna firma ma na przykład fajny system szkoleń, ale produkty też takie nie za bardzo. Ale sens w tym, że warto się uczyć w takich firmach, uczestniczyć na spotkaniach takich firm, tak? Jako zarejestrowana osoba wykupuj sobie ich produkty i żeby mieć dostęp do tych szkoleń, szkol się cały czas u nich, zdobywaj wiedzę, praktykę, ale działaj sobie tak na maksa w innej firmie i sobie kupuj produkty z wielu firm. No w ten sposób, a nie jedna firma, jestem fanatykiem. No nie, no nie ten droga. Dlatego ja się dziwię naprawdę tym zaproszeniom, aczkolwiek jestem wdzięczny dla Facebooka, naprawdę wdzięczny dla Facebooka, że nie płacę za nic, prowadzę live na żywo codziennie, więc jestem coraz bardziej znaną osobą, ja to rozumiem, i Facebook po prostu wrzuca dla masy ludzi na całym świecie propozycje dodania mnie do znajomych. Brawo! Dziękuję, Facebooku. Więc to jest rada dla was, kochani. Zacznijcie prowadzić live'y. Wtedy zobaczycie, co się stanie. Poprowadziłem obecnie, no muszę policzyć dokładnie, nie wiem, ale jakieś 25 live'ów.
prawie dzień w dzień. Omijałem święta i tam inne dni. Czasami. O 19 od poniedziałku do piątku, o godzinie 18 w sobotę i niedzielę. I co się okazuje? Obecnie dzień w dzień wysyła mi zaproszenie 10-15 osób. Magdalena napisała, każde doświadczenie w danej firmie nas czegoś uczy. Oczywiście, że tak. Także polecam wam, kochani, prowadzić live'y. Naprawdę. Piękna sprawa. Ale ja o tym napiszę też chyba e-booka. Bo jeszcze się douczę, jeszcze się dokształcę i w końcu napiszę coś, jakąś poradę płatną. Dlatego ten live prowadzę teraz na żywo, owszem, ale nie będzie on dostępny na moim profilu jako nagranie. Przykro mi. Bo to już jest naprawdę informacja warta zapłacenia jakiejś kwoty. Justynka napisała, ja też wzięłam byka za rogi, live 10-20 to moje początki. No okej, pięknie. Po prostu im częściej prowadzimy live, im częściej jesteśmy osobą taką znaną już publicznie na Facebooku, to Facebook coraz częściej wrzuca propozycje dla ludzi ze świata o dodaniu nas do znajomych. Bo oni na tym korzystają. Bo wiecie, to też nie jest tak, że oni korzystają na tym, że, bo zobaczcie, na naszych profilach nie ma reklam, tak? Ale teraz następuje taka interakcja pomiędzy nami. Ileś osób poprosi ciebie o polubienie jakiejś grupy, ty to polubić załóżmy i tam są reklamy. Ale teraz ja też tego nie stosuję. Bo na początku, jakiś czas temu stosowałem, że ktoś mi wysłał propozycję polubienia, prośbę polubienia jakiejś jego grupy. A teraz ja patrzę na imię i nazwisko tej osoby, sprawdzam sobie najpierw na Messenger, jaką miałem z nią relację, tak? Okazuje się, że ona mi wysłała zaproszenie, ja się z nią przywitałem, od niej nie mam nic kompletnie i ona mi wysyła prośbę o polubienie jej grupy. Mało tego, ta osoba niczego nie polubiła u mnie na moim profilu i nie napisała żadnego komentarza. I ona mnie prosi o polubienie jej grupy. No sorry. No nie tędy droga, kochani. To nawet co ci da polubienie, że ja polubię tą grupę, że ja mam 4000 znajomych? Co ty myślisz, że 4000 moich znajomych to zobaczy? Nikt tego nie zobaczy. Justynka, 10 live ze mną, a mam plan 20. No pięknie, brawo, będę na twoich live'ach. Pod warunkiem, że będą w innych godzinach niż ja prowadzę, tak? Ale jeżeli będziesz się potem udostępnić jako nagranie na swoim profilu, to chętnie zobaczę. Ale może też uda mi się na jakimś uczestniczyć. Tak? Także ja nie klikam polubienia jakichkolwiek próśb o polubienie jakichś grup. Jeżeli nie widzę tej interakcji tej osoby u mnie. Jeżeli ta osoba mi nic nie odpisała w powitaniu, jakieś tam powitanie, nie pogadaliśmy sobie, nie ma wejścia jej na mój profil, skomentowania czegoś, polubienia czegoś i ona mi wysyła prośbę o polubienie jej grupy. Spadaj na drzewo. No sorry, kochani, spadaj na drzewo. No. Obojętnie, o czym to będzie ta grupa. To mogą być najlepsze hity wszechświata. Albo komunikujemy się ze sobą, tak? Mamy ze sobą jakąś interakcję, stajemy się znajomymi, przyjaciółmi, albo jesteśmy zupełnie obcymi osobami. To równie dobrze mogę sobie wziąć, nie wiem, wizytówki, pójść na ulicę i rozdać każdemu, tak? Polub moją grupę. No właśnie, Magdalena napisała, tylko ty zobaczysz, jak polubisz. No dokładnie tak. Nikt z moich znajomych tego nie zobaczy. Relacje są podstawą, Justynka napisała. Zgadza się, relacje są podstawą, tak. Czyli poznajemy się, rozmawiamy ze sobą, wchodzimy na swoje profile, coś tam polubimy, skomentujemy, mamy interakcje, relacje. I to ma sens wtedy, tak? Justyna napisała, moje Andrzeje są o 12 i są dostępne, zapraszam. Będę wchodził. Także fajnie, że dzisiaj dołączyłaś do tego live'u, będę wchodził. Agnieszka, ja też kiedyś byłam fanatyczką, ale dopiero od kilku miesięcy zaczęłam myśleć inaczej. Racja jest taka, że jak masz kilka produktów z różnych firm, to dopiero masz mega efekty. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Brawo. Mega efekty są dopiero z kilku firm od różnych produktów, różnymi produktami, tak. Bo to już się zapoznałem z wieloma naprawdę z produktami wielu firm i wiele produktów naprawdę mi pomogło w moich schorzeniach. Naprawdę. I pomaga cały czas. No bo zobaczcie,
Jeszcze na głowie mam tutaj na górze część taką łysą, nie? Jeszcze widać po bokach siwe włosy. Tutaj, tutaj. Tutaj też miałem siwe. Wszystkie to były siwe włosy niedawno jeszcze. Jakiś czas temu. Już nie są. Powoli już tutaj na górze zaczynają odrastać, tak? Tutaj po boku z tych siwych będą też się robić już, no, takie jak kiedyś były. Też mamy takie produkty. Do włosów. Do mycia włosów, tak? Nakładasz sobie, że po umyciu włosów normalnie, jakimś tam szamponem swoim, jakimś tam, nieważne jakim, wycierasz to wszystko. No niekoniecznie, po prostu zmywasz to. Nakładasz sobie żel na całe, na wszystkie włoski tutaj, tak? A nawet jeszcze warto sobie na twarz. I okazuje się, że cebulki włosów odrastają, odnawiają się. Skóra się też odnawia, odmładza. Są takie produkty w wielu firmach. Nie musi być jedna i zakochać się w jednej. Okej. Robert. Właściwa perspektywa oceny danego systemu. No właśnie. Panie Robercie, dokładnie tak. To, co Robert napisał. Właściwa ocena, właściwa perspektywa oceny danego systemu. Bo właśnie z Robertem prowadzę często dyskusje, rozmowy na Messenger. Sobie rozmawiamy na temat różnych firm, do których razem wchodziliśmy. Obecnie już też będziemy działać teraz w jednej kolejnej. Bo on już działa w tej od paru miesięcy, ja będę działać już w tej, co on teraz. Natomiast działałem w innych, poprzednich i naprawdę, no, produkty świetne, ale plan wynagrodzeń do bani. Nie ma żadnego systemu wsparcia, żadnego systemu szkoleń, nic kompletnie. No. Osoba nowa wprowadzana po prostu jest zostawiona samopas. No i koniec, kropka. No. Ktoś tam sobie zarabia, no ale inni nie potrafią zarobić, bo nie wiedzą jak. A jeszcze jak plan wynagrodzeń jest do bani? No bo zobaczcie, są takie plany wynagrodzeń, że tak, ty osiągasz sukces jakiś tam, masz w strukturze nawet 1000 ludzi i okazuje się, że jak ktoś cię z dołu prześcignął, przegonił, bo to jest normalne, to okazuje się, że ze struktury tej osoby już nie masz nic. Zero. To co to jest za struktura? To jeżeli to była moja praca, że ja wprowadziłem tą osobę, ta osoba wprowadziła ileś osób kolejnych, to ja już z tego nie mam nic, to gdzie tu moja praca? Moje potężne zaangażowanie i nagle zero. Ela, super, Andrzej młodnieje, już używasz konkretnych produktów. Dzięki, Elu. No jeszcze nie widać tego młodnienia tutaj na twarzy, ale będzie niedługo. A jeszcze jak wstawię ząbki, o kochani, mam 55 lat, będę wyglądał niedługo na 35. I to już nie jedna młoda laska mi wyśle zaproszenie do znajomych. Także te młode, ładne tyłeczki wysyłają zaproszenia, ja to rozumiem doskonale. Ale o, właśnie, Robert napisał taką fajną rzecz, bo jak rozmawialiśmy ze sobą. Jak ty, Robert, to nazwałeś? Niszczarki, te kobiety to są jak? Niszczarki czego? Niszczarki kart kredytowych. O, niszczarki kart kredytowych. Bo taka laska wysyła ci zaproszenie, ty jesteś facetem, no to wiadomo, że patrzysz na takie rzeczy, jak kształt kobiety, tak? Przecież idąc ulicą, jak widzisz przed sobą piękną dziewczynę, nie musi być piękna, ale po prostu mija się tak, ma sylwetkę taką, że ma śliczny tyłeczek, to na co patrzysz? Na przejeżdżający autobus czy na jej tyłeczek? To jestem facetem, tak? I teraz, jeżeli taka jedna z drugą ci wyśle zaproszenie do znajomych, tak? Ty to przyjmiesz, tak? I ona ci wysyła polubienie jakiejś grupy, czy jakiegoś jej fanpage'a, gdzie na tym fanpage'u ona się rozbiera do naga prawie, praktycznie. Ale żeby to zobaczyć, trzeba jakieś pieniądze tam wpłacić. To wiecie, ilu facetów płaca tak naprawdę? No chyba nie macie pojęcia. Teraz taka młoda laska zarabia masę kasy. Tylko mając fajne ciało, nic więcej. Tak, niszczarka kart kredytowych, dokładnie. Więc też trzeba uważać naprawdę, kogo się przyjmuje do znajomych. No niestety. I już będę teraz zwracał na to uwagę. Jak będę widział od razu na profilu, że ona po prostu pokazuje swój tyłeczek i wszystkie inne rzeczy, to zapomnij. Nie będzie żadnej znajomości. Najpierw oczywiście, i teraz też zastosuję już tą metodę, że jak ktoś mi wysyła zaproszenie, to najpierw ja wysyłam powitanie. Najpierw powitanie z mojej strony. Najpierw zobaczę jej profil. Jeżeli tam są pieski, kotki na profilu, a nie ona, czy też on, jego zdjęcie. I jakiś sens po prostu jest na tym profilu, tak? Co będzie mi odpowiadać,
to wysyłam do niej powitanie i zapytanie typowe, typu, co cię sprowadza w moje progi, co cię sprowadza w moje skromne progi, jeżeli to jest kobietka. Jak mi odpowie, to wtedy przyjmę zaproszenie. Jak mi nie odpowie i mi jej tydzień czasu mi nie odpowiada, to po co mam przyjmować zaproszenie? Także tą metodę jeszcze raz zastosuję. Ela, musisz z tego żyć, hehe. No tak, no. No musisz z tego żyć, no normalne. Taka kobietka musi z tego żyć, no. A ma do tego predyspozycję, no to żyje z tego, nie? Fajna sprawa. Mając internet przed nosem, komputer, dostęp do internetu i odpowiedniego jeszcze fotografa w domu, albo nawet nie w domu, tylko po prostu odpowiedniego fotografa, tyle szmalu można zrobić, że ohoho. A tymczasem facet nie zrobi takiego szmalu, rozbierając się i pokazując, co ma między nogami. Tak? Mam rację? No okej, kochani. Mija 43 minuta prowadzenia live'u. Albo jeszcze zrobię tak, że jeszcze udostępnię ten live jako, powiedzmy, na jeden dzień, a jutro go usunę. Znaczy, powiem jeszcze raz. Ten live został nagrany. Będzie wrzucony na YouTube jako niepubliczny. I z czasem prawdopodobnie będzie płatny. Dlatego, że to, co dzisiaj powiedziałem, po prostu zdradziłem pewne tajemnice. Pewne tajemnice, co można osiągać, prowadząc codziennie live. Lub często live. Co powoduje, co się zaczyna dziać w momencie, kiedy prowadzisz często live. Kiedy stajesz się taką osobą publiczną, coraz bardziej znaną. I co wtedy zaczyna robić Facebook. Bo dla mnie to jest ogromny szok. Dla mnie to jest ogromny szok. Jak ja obecnie dostaję przynajmniej 10 zaproszeń od ludzi z zewnątrz, gdzie wcześniej nie dostawałem przez miesiąc czasu ani jednego. Wczoraj 5 kobiet w ciągu godziny czasu. A obecnie średnio co godzinę dostaję zaproszenie od kolejnej osoby. Więc dla ludzi, którzy pracują w marketingach sieciowych, to jest niesamowita informacja. Ale też pod warunkiem, że prowadzimy live. Bardzo często prowadzimy live. I uważam, że jest to informacja cenna. Także jeszcze przez jedną dobę zatrzymam to na swoim profilu jako film, a potem usunę. Natomiast nagranie zrobiłem, jest nagranie i zostanie wrzucone na YouTube jako nagranie niepubliczne. Okej. Elizabeth napisała, uciekam Andrzejku, dziękuję za ciekawe tematy. Ja dziękuję wam wszystkim również za uczestnictwo w tym live'ie. Oczywiście jak zawsze kocham was wszystkich. Serduszkiem, całym serduszkiem kocham was wszystkich. Kocham samego siebie i kocham was wszystkich. Ja potrafię stanąć przed lustrem i powiedzieć, Andrzejku, kocham cię, bo się tego nauczyłem. Czyli trzeba zaakceptować siebie, samego siebie, samą siebie, jak się wygląda obojętnie. Zobaczcie, ja nie mam zębów, występuję przed kamerą. Jedna kobieta mi już napisała, Andrzej, ale ja nie mam predyspozycji, żeby nawet sobie zrobić zdjęcia. Patrzę na jej gdzieś tam zdjęcie ukryte, mówię, co ty gadasz, kobieto? Co ty mi gadasz za bzdury? Chcesz, że ja przyjadę do ciebie zrobić ci sesję zdjęciową? Nie, bo ja tak wyglądam, że... Więc to jest ważne, żeby zaakceptować samego siebie, samą siebie najpierw, tak? I zacząć występować przed kamerą. Ale potrafisz też powiedzieć do lustra, Aniu, kocham cię, Andrzejku, kocham cię. Czyli pokochać ciebie i pokochać całą planetę, cały świat. A nie oglądać wiadomości w TV, gdzie się zabijają, niszczą, mordują i tak dalej i nienawidzić całego świata. Ja nie mam telewizji w ogóle, nie oglądam żadnej polityki, odsunąłem się od religii, to jest zło tego świata. Okej, okay, ale no dzisiaj nie miało być na ten temat. Kurde, nie mogę zejść tutaj niżej, co tam napisaliście teraz jeszcze. A, bo jeszcze dołączają nowe osoby, widzę. A my już kończymy. Także Grzegorzu, witam cię. Wybacz, ale już kończę. Już nawet po czasie, bo godzina lekcyjna minęła, 45 minut, jest 47 minuta. Także zapraszam do obejrzenia nagrania. Przyda ci się, uwierz mi, szczególnie też tobie, przyda się ta informacja, te informacje, które tutaj dzisiaj poruszyłem, bo to nie tylko to, co jest tam w temacie, po co młoda dziewczyna wysyła dla takiego faceta jak ja zaproszenie. Po prostu powiedziałem dzisiaj coś, co jest bardzo, ale to bardzo cenne dla nas, dla ludzi pracujących w marketingach sieciowych. Dziękuję wszystkim za uwagę, trzymajcie się, dajcie mi jakieś lajki, serduszka jeszcze, żebym zobaczył, że jeszcze ze mną tutaj jesteście, uczestniczycie, ok? I będziemy kończyć. 45 minut minęło. Ja się napiję kawki, zobaczę, czy się pojawią jakieś lajki. Bo wiecie, no live można prowadzić i 2 godziny, tak? Ale
masa osób już wie, dzięki, sporo osób już wie, że ja codziennie prowadzę live o 19. O 19 czasu polskiego, od poniedziałku do piątku i w sobotę i niedzielę o godzinie 18. Tylko Grzegorzu, jedna sprawa, po to co poruszyłem dzisiaj na tym live'ie, to są bardzo, ale to bardzo cenne informacje, uwierz mi. Naprawdę cenne. Dlatego ten live będzie widoczny jako nagranie na moim profilu przez jedną dobę. Dzięki, jakie piękne serduszka, ojej. No, znowu się Aniu spóźniłaś. Ten live będzie na moim profilu dostępny przez jedną dobę. Ja to nagrałem, potem będzie wrzucony na YouTube jako nagranie niepubliczne. Natomiast z Facebooka, ze swojego profilu to nagranie usunę jutro, przed rozpoczęciem prowadzenia kolejnego live. Dobrze, dzisiaj bajek nie paliłem. No tak, bo wiele osób by narzekało na kasę. Tak. Okej. Jeszcze raz kocham was wszystkich. Trzymajcie się, papa. Do jutra. Jutro zapraszam o 19. Jaki będzie temat jutro? Nie wiem. Ale nieważne jaki będzie temat, i tak będę poruszał bardzo często po prostu te same tematy. Okej? Trzymajcie się. Piękne serduszko. Dziękuję bardzo.